W 1844 roku weteran wojen napoleońskich Johannes Clauder prowadził grupę ludzi studiujących Biblię. W czasie lektury Pisma Świętego doszedł do wniosku, że to nie niemowlęta, ale osoby świadome swojej wiary i decyzji naśladowania Jezusa powinny być chrzczone. Z tej grupy w 1846 roku powstał Kościół Baptystów w Szczecinie. Po 9 latach nowa społeczność wybudowała budynek, który przetrwał I i II wojnę światową, mimo że dwa sąsiadujące budynki zostały zniszczone przez bomby. Po II wojnie światowej Szczecin został przyłączony do Polski, a budynek kościoła przejęty przez ówczesne władze. Pokoje i inne przestrzenie zostały zamienione na kilkunastometrowe mieszkania ze wspólnymi toaletami na korytarzu. Natomiast zbór baptystów musiał przez ponad 50 lat płacić za możliwość użycia swojej kaplicy dwa razy w tygodniu. Po roku 2000 sytuacja się zmieniła. Ze względu na nowe prawo Kościół Baptystów odzyskał swoją własność, co było powodem do wielkiej radości, ale sam budynek był w opłakanym stanie. Obiekt praktycznie nieremontowany od 150 lat straszył swoim wyglądem. Odpadające sufity, okna bez szyb, spadające tynki, dziury w ścianach to część obrazu, jaki przedstawiał budynek. Po 2015 roku nieliczny wówczas i składający się głównie ze starszych osób zbór postanowił przeprowadzić remont kapitalny budynku. Celem nie był sam remont, ale użycie budynku jako centrum ewangelicznego chrześcijaństwa w Szczecinie. Jest to jedyny budynek w ścisłym centrum miasta, który jest własnością kościoła protestanckiego. W odnowionym budynku mają być prowadzone m.in. takie służby jak kawiarnia i księgarnia chrześcijańska, szkoła języków obcych, darmowa dla dzieci z biednych rodzin, miejsce, gdzie dzieci będą mogły mieć korepetycje, centrum wsparcia rodziny, kościół międzynarodowy, radio chrześcijańskie i inne. Pragnieniem zboru jest, aby to miejsce mogło być używane przez różne ewangelicznie wierzące zbory w Szczecinie, tak aby Bóg był wywyższony. Podjęcie kapitalnego remontu było olbrzymim krokiem wiary, gdyż na początku zbór miał na koncie 80 tysięcy złotych, a remont miał kosztować kilka milionów. Bóg jednak przyznał się do tego dzieła i w ciągu ostatnich 2 lat zapewnił wymagane fundusze, co było pasmem cudu. Przed wakacjami 2021 ma być wielkie otwarcie, które zbiegnie się też ze 175. rocznicą zboru w Szczecinie. Potrzebujemy jednak jeszcze funduszy na malowanie, kafelkowanie i wyposażenie całego budynku, tak aby służył Bogu i społecznościom w Szczecinie. Dlatego też zwracamy się do Ciebie, abyś przyłączył się do tego projektu, który jest wyraźnie dziełem Boga. Niezależnie od wszystkiego innego, prosimy, módl się o nas i o Boże dzieło w Szczecinie. Możesz nas też wspomóc nawet małą kwotą, dokonując przelewu na podane konto. Jezus użył 5 chlebów i 2 ryby, aby nakarmić 1000. On też może wziąć Twój dar, by Ewangelia mogła dotrzeć do 1000 osób. Niech Bóg Ciebie błogosławi.